Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor Elżbieta Jabłonowska, kierownik poradni nabytych zaburzeń odporności w Szpitalu Biegańskiego. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, dzisiaj będziemy rozmawiać o HIV, bo okazuje się, że niestety Polacy, łodzianie, osoby z województwa łódzkiego bardzo często chorują, są zakażeni wirusem HIV. Niestety liczba zakażeń rośnie z roku na rok. Jeżeli chodzi o statystyki, to one nie odzwierciedlają prawdziwej statystyki, ponieważ okazuje się, że co druga osoba po prostu nie wie, że jest zarażona tym wirusem. Rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby osoby, w ogóle każdy Polak pomyślał o tym, czy nie powinien wykonać, i nie tylko Polak, każda osoba, która ma możliwość, która mieszka w Polsce, czy nie powinna wykonać badanie w kierunku HIV. I w naszej poradni widzimy, że w ostatnim roku mamy bardzo duży przyrost nowych zakażeń wirusem HIV. Zarówno w populacji osób z Polski, jak i przybyszy na przykład z Ukrainy. Także bardzo apelujemy do tego, żebyśmy pamiętali, że ten wirus ciągle stwarza problemy, że mamy świetne leki i że rozpoznanie takiego zakażenia na czas właściwie gwarantuje to, że osoba zakażona może normalnie żyć, tak jak osoba niezakażona, w dobrej, że tak powiem, zdrowiu, bez żadnych problemów dodatkowych związanych z wirusem HIV, tylko oczywiście musi systematycznie brać leki. Nie wiedząc o tym, no nie stwarza sobie szansy na to, żeby skorzystać jakby ze zdobyczy nauki, zdobyczy medycyny, które są naprawdę w tej dziedzinie bardzo dobre, bardzo korzystne dla pacjenta. Pani profesor, statystyki nie odzwierciedlają pełnego obrazu, gdyż zdaniem ekspertów tylko co druga osoba dotknięta HIV jest tego świadoma. Dlaczego? No, związane głównie jest to z testowaniem. W ogóle ja może Państwu powiem, że dzięki, znowu o tych lekach powiem, że dzięki lekom jesteśmy w stanie właściwie opanować problem HIV w Polsce, na świecie, no ale trzeba, żeby osoby, które są zakażone, wiedziały o tym. Jeśli taka osoba zakażona wirusem HIV, nie, czy osoby, które mają potencjalne ryzyka zakażenia, nie wykonają testu, więc nie są w stanie wiedzieć o tym zakażeniu. W związku z tym testowanie, to jeszcze raz podkreślam, dlatego że może Polacy uważają, że wirus HIV ich nie dotyczy, że no co właściwie, może w Afryce to jest problem, a w Polsce nie. No niestety tak nie jest, bo również w Polsce mamy małą wiedzę na ten temat i jakby odsunęliśmy trochę od siebie ten problem HIV. Chyba to jest ten główny powód, więc no przede wszystkim testowanie i to takie powszechne, łatwiejszy dostęp do testowania. Myślę, że to może być też takim problemem, że powinniśmy w jakiś sposób ułatwiać to testowanie, żeby było szerzej dostępne, łatwe, bez jakichś dodatkowych procedur, które w jakiś sposób no zniechęcają do testowania. Czy to znaczy, że to testowanie, żeby odbyć taki test, to jest problem? To znaczy, nie, trudno powiedzieć. Powiem tak, no, może każda osoba może pójść do punktu anonimowego testowania, tak zwanego. Na Piotrkowskiej jest taki punkt anonimowego testowania. No ale to jednak wymaga, że trzeba pojechać, umówić się ewentualnie. Więc a test jest prosty. Jak ja uważam, że lekarz rodzinny na przykład mógłby mieć takie szybkie testy dostępne dla osób, u których widzi problem, ewentualnie potrzebę takiego testowania. Więc na pewno jest szersze takie testowanie, wysyłanie nawet i porady przez telefon,
i wysyłanie testów do domowego zrobienia. Także rozszerzenie takich możliwości testowania na pewno jeszcze dodatkowo mogłyby pomóc właśnie w takim szerszym testowaniu. Nie tylko, żebyśmy testowali wtedy, kiedy pacjent, osoba ma objawy kliniczne i no jakby ze wskazań medycznych wymaga testowania, ale wtedy wcześniej, wtedy kiedy no istniało ryzyko i po prostu trzeba sprawdzić, czy nie doszło do zakażenia. Pani profesor, no właśnie, czyli testować się profilaktycznie, ale ta profilaktyka tutaj, w tym, jeżeli chodzi o ten wirus HIV, to kiedy można powiedzieć, że profilaktycznie powinniśmy się przetestować? To znaczy, kiedy ten wynik wyjdzie, jeśli nam na 100% odpowie, czy doszło do zakażenia, czy nie. Rozumiem, że o takie pytanie mam. Nie. Chodzi mi o to, że dlaczego ja mam pójść się testować, co takiego nastąpiło w moim życiu, że ja powinnam pójść i wykonać test. Albo może na przykład poprosić o taki test osobę, z którą się właśnie spotkam. No, znane są drogi zakażenia wirusem HIV. Wiadomo, że to są, mogą być to kontakty seksualne, może być zakażenie przez krew, na przykład stosowanie narkotycznych środków odurzających drogą krwi, czy test z matki, to znaczy zakażenie wertykalne z matki na dziecko. Ta trzecia sytuacja, właściwie no, na szczęście w Polsce testujemy wszystkie kobiety w ciąży w pierwszym trymestrze. Właściwie no też moim zdaniem fajnie by było, żeby taka kobieta ciężarna dodatkowo namówiła swojego partnera do zrobienia badania w kierunku HIV. Bo może się zdarzyć sytuacja, że, bo to nie jest tak, że kontakt seksualny z osobą zakażoną wirusem HIV musi skończyć się zakażeniem po jednym kontakcie seksualnym. Może tak się zdarzyć, a może się zdarzyć, że są kontakty wielokrotne i akurat nie doszło do zakażenia, jednak w ciąży to ryzyko wzrasta. W związku z tym fajnie by było, żeby partner również się przetestował w kierunku HIV. I tu na przykład taki test do zrobienia w domu dla partnera byłby świetną dodatkową jakby profilaktyką, czy jakby takim zabezpieczeniem, że no również nie tylko ta kobieta ciężarna w tym momencie testowania nie jest zakażona, ale również jej partner, z którym będzie miała kontakty dalej w czasie ciąży. Więc to pierwsza, ta trzecia droga. Druga droga, narkotyki, czy substancje odurzające, dożylne. Na pewno w takiej sytuacji trzeba mieć świadomość, że istnieje ryzyko zakażenia drogą krwi, nie tylko HIV, ale również HBV czy HCV. No i kontakty seksualne, ta najczęstsza droga w Polsce obecnie. Obecnie to kontakty seksualne są głównie drogą transmisji HIV. Tak więc niezabezpieczony kontakt seksualny z partnerem, partnerką, która nie testowała się, bo no można, to oczywiście wiadomo, że im więcej takich kontaktów seksualnych, tym ryzyko jest większe. Jeśli te kontakty jeszcze są pod wpływem jakichś substancji odurzających, chemseks czy alkohol, no to jeszcze nasze takie racjonalne podejście do ryzyka jeszcze się w jakiś sposób no, obniża. Tak więc to są takie bardziej skrajne sytuacje, ale może też się zdarzyć, że partner wydaje nam się, że no, nie jest partnerem, który jest zakażony, czy partnerka wirusem HIV. A jednak trzeba mieć w jakiś sposób, dobrze by było mieć pewność, więc rozpoczęcie na przykład nowego związku również fajnie by było, żeby rozpocząć od takiego testowania. Tak, ale to u nas chyba nie jest popularne. Dużo, to znaczy
może rzeczywiście no, nie jest popularne, ale warto w jakiś sposób edukować i jakby no, zachęcać do takiego podejścia. Pani profesor, ja jeszcze chciałam zapytać o taką kwestię, bo osoby obawiają się diagnozy, mimo tego, że HIV nie jest już śmiertelnym zagrożeniem. Czyli chodzi o to, że jeżeli wykrywa się ten wirus HIV, to taka osoba nigdy nie będzie miała AIDS, czyli nabytego zespołu niedoboru odporności wywołanego przez ten wirus. Ale rozumiem, że dużo wcześniej, tak? To znaczy nie będzie miała, nie rozwinie tej ostatniej fazy zakażenia wirusem HIV, jeśli będzie idealnie, jeśli będzie leczyła się. Nie będzie też zakażać drogą kontaktów seksualnych, bo to jest bardzo ważna sytuacja i ważna informacja, że osoba, która jest zakażona wirusem HIV, ale ma skuteczne leczenie tego zakażenia, nie zakaża drogą seksualną swoich partnerów. Więc leczenie to też świetna profilaktyka jakby przenoszenia zakażenia wirusem HIV. Myślę, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, że nie wie, jeśli ktoś nie wie o swoim zakażeniu, więc bać się tej informacji no nie jest racjonalną jakby postawą, korzystną postawą dla tej osoby. Dlatego, że oczywiście lepiej dowiedzieć się, że wynik jest ujemny. Jednak jeśli ktoś się dowie, że jest zakażony wirusem HIV, to mamy możliwość przede wszystkim i leczyć tą osobę i stworzyć jej normalne warunki do normalnego, to znaczy bezpiecznego życia, również seksualnego. Tak, pani profesor, czy to jest też tak, że HIV i AIDS, możemy powiedzieć, że zetknęliśmy się z tym wszyscy? No bo to zagrożenie tak naprawdę dotyczy każdego aktywnego seksualnie człowieka. Można powiedzieć, że takie ryzyko, oczywiście to ryzyko jest różne. Nie można każdego kontaktu seksualnego przyrównać, że tak powiem, tego ryzyka, ale jak najbardziej można powiedzieć, że każdy, kto podejmuje życie seksualne i nie jest, że tak powiem, pewny, czy partner seksualny jest zakażony, czy niezakażony, że jest niezakażony, w jaki sposób podejmuje ryzyko. No tak, to prawda. Wystarczy jeden ryzykowny kontakt seksualny i już można być zakażonym. A ten ryzykowny kontakt seksualny, to jaki to jest? Już właściwie powiedziałam, to przede wszystkim to mogą być kontakty waginalne, kontakty oralne, ale z wytryskiem stwarzają takie ryzyko, ale mniejsze zdecydowanie, i kontakty analne, które są jakby obarczone największym ryzykiem. Także no, kontakty seksualne, przede wszystkim chodzi o to, czy partner, partnerka jest zakażona. Natomiast rodzaj kontaktu seksualnego również ma znaczenie, tylko no, wydaje mi się, że pomimo wszystko przede wszystkim na to musimy zwrócić uwagę, czy partner jest przetestowany, czy partner no, jest wierny na przykład, czy ma inne kontakty z innymi osobami. Wtedy no, taka diagnostyka tym bardziej jakby jest bardzo potrzebna. A czy na przykład ślina, mocz, czy stanowią źródło zakażenia? Nie, nie. Tutaj w żaden sposób nie możemy ulec zakażeniu poprzez ślinę, mocz, kał, łzy. To nie jest materiał, który stwarza ryzyko transmisji wirusa HIV. Pani profesor, nadal nie mamy takiej terapii, która by całkowicie wyeliminowała wirusa z organizmu człowieka. No ale jednak jeżeli zaczniemy się leczyć, to po prostu nie umrzemy, prawda? Tak, tak jak powiedziałam, dosyć, że nie umrzemy, będziemy żyć podobnie długo jak nasi rówieśnicy czy inne osoby niezakażone wirusem HIV. I tak jak powiedziałam, jeszcze nie będziemy stwarzać ryzyka transmisji, przeniesienia zakażenia na inną osobę. Także tutaj rzeczywiście jakby sukces medycyny jest olbrzymi. Co jeszcze warto
wspomnieć, że to są łatwe terapie. To nie są trudne terapie, wiele tabletek, tylko to może być albo jedna tabletka, a nawet teraz mamy takie leki długo działające, gdzie podajemy iniekcje domięśniowe raz na 2 miesiące. I to już jest też pełna terapia wirusa HIV. I w tym kierunku właśnie medycyna postępuje, aby osoba, która jest zakażona wirusem HIV, miała komfort życia bardzo zbliżony do osoby niezakażonej. A być może, mam taką nadzieję, w przyszłości znajdziemy lek, który wyeliminuje tego wirusa z organizmu. Na razie takiej opcji nie ma, natomiast są inne możliwości, o których mówiłam, które naprawdę powodują, że ten quality of life, czyli komfort życia pacjenta zakażonego wirusem HIV, leczonego antyretrowirusowo, może być naprawdę bardzo wysoki. Pani profesor, dzisiaj światowa strategia walki z HIV i AIDS sprowadza się do celów wyrażonych 3 liczbami, 90 na 90 na 90. To oznacza rozpoznać 90% zakażeń, leczyć 90% zakażonych, no i w ten sposób doprowadzić do tego, że mamy 90 zakażonych na wiremię niewykrywalną i nie zakaża kolejnych osób. Tak to wygląda. Tak, zgadza się, ale to co najmniej 90. To nie jest, że 90. My dążymy do tego, żeby to było bliżej 100 niż 90. I w Polsce rzeczywiście nie mamy żadnego problemu z włączaniem leczenia antyretrowirusowego. Jeśli tylko ktoś do nas się dostanie, przyjdzie po prostu, bo zostanie zdiagnozowany i przyjdzie do poradni, nie jakby ten problem nie odłoży, to dostanie bardzo szybko leki i będzie po prostu skutecznie leczony. I w Polsce zrobiliśmy takie badania, które pokazują, że w całej Polsce ta trzecia dziewięćdziesiątka, czyli skuteczność leczenia, czyli wiremia poniżej progu detekcji, czyli niska bardzo wiremia, taka właśnie świadcząca o tym, że leczenie jest skuteczne, no i, czyli skuteczna terapia w Polsce to ponad 90% osób, które są na leczeniu, mają rzeczywiście skuteczną terapię. Myślę, że największym problemem jest ta pierwsza dziewięćdziesiątka, czyli testowanie. Czyli wracamy do pierwszego pytania. Co zrobić, żeby poprawić testowanie? Czyli na pewno edukować, na pewno zwracać ludziom uwagę na to, że to nadal jest problem i że mamy naprawdę więcej. Po COVID-zie widzimy duży wzrost nowych zakażeń w Polsce. Po tej fazie takiej, no jesteśmy nadal, mamy COVID w Polsce i na świecie, ale w tym okresie, kiedy był ten taki największy wzrost zakażeń, SARS-CoV-2 i lockdown, no to troszkę było mniej rozpoznanych zakażeń. Ludzie się jeszcze mniej testowali. Teraz widzimy duży wzrost. Więc zwrócić uwagę na to, że jednak ten wirus nadal może stwarzać problem i że bez testowania nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji. Czyli ta świadomość tutaj, że to testowanie jest bardzo ważne, ono jest, powiem tylko to, co już pani profesor powiedziała, że jest bezpłatne, anonimowe, nie wymaga skierowania. Można w tym punkcie anonimowego testowania. Tak. Natomiast no, pewne problemy są już dalej, bo na przykład no, lekarz rodzinny z tego, co się orientuje, nie ma w swoim koszyku tego badania, więc no, tutaj też warto by było, żeby to coś tutaj się zmieniło, żeby w jakiś sposób zachęcić do takiego szerszego myślenia o tym zakażeniu. Również właśnie w POZ, bo tak jak powiedziałam, testowanie w punkcie anonimowego testowania, tak, jest bez skierowania, za darmo. Natomiast no, jeszcze są inne sytuacje, gdzie warto porozmawiać z pacjentem, na przykład lekarz POZ i jakby skierować na takie badanie. A jeszcze czasami osoba chciałaby to zrobić właśnie w takim zaciszu domowym. Więc to jest następna możliwość,
Także ja bym uważała, że tą ofertę testowania powinno się rozszerzyć i w jakiś sposób umożliwić wybór, tak, żeby rzeczywiście ludzie częściej byli skłonni takie badanie w kierunku HIV. Tak, i jest jeszcze jedna sprawa, bo te testy anonimowe nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia, kiedy wiadomo, że prawo w Polsce pozwala na kontakty seksualne już 16-latkom, a bez zgody rodzice nie mogą wykonać testu w kierunku HIV. No jest to rzeczywiście, może być to problem. Tutaj trudno mi się do takich prawnych, że tak powiem, odnosić uwarunkowań, więc tak, na pewno powinniśmy testować również osoby, które mają ryzykowne kontakty, na przykład seksualne, czy biorą narkotyki, bez względu na wiek. Także to może być bardzo młoda osoba, 15-letnia na przykład, czy osoba starsza również. Tak, ale tu nawet patrząc nie pod kątem prawnym, tylko takim, że nie zawsze to dziecko rodzicowi powie, że chciałbym wykonać, czy chciałabym wykonać taki test, prawda? No tak, no może takiego, tej informacji nie przekazać rodzicom. Dobrze by było, żeby rodzice w jakiś sposób starali się być jakby racjonalnie oceniać sytuację i jeśli sami widzą problem u dziecka, który wymaga testowania, sami zachęcić nawet do takiego testowania i do pomocy, tak? Oprócz pomocy w rozwiązaniu danego problemu, jeszcze dodatkowo testowania. Także no tak, jest to bardzo trudna sytuacja. Czasami naprawdę bardzo trudna. W punkcie anonimowego testowania, jeśli taka młoda osoba powie, że jest z tego, co się orientuje, nieletnia, no to nie będzie miała takiego wykonanego badania najprawdopodobniej. No i właśnie, i tutaj jest problem. Czyli to testowanie rzeczywiście zapewnia nam możliwość dożycia sędziwej starości, no ale też pewne zmiany są konieczne. Pani tak, profesor. Na pewno są konieczne i dostępność tych testów w aptekach. Dobrze by było, żeby była po prostu do takiego z odpowiednią instrukcją, do takiego po prostu szerszego testowania i do tego zachęcam, żeby po prostu, żebyśmy w tym kierunku szli, żeby odczarować testowanie w kierunku HIV, żeby ono było tak. Właśnie takie jeszcze bardziej jeszcze mi się takie powszechne. Pytanie nasunęło, czy takie leczenie tego HIV to jest, jeżeli patrzymy na finanse, to jest kosztowne? Jest dosyć kosztowne, ale dla pacjenta jest bezpłatne. Także pacjent nie płaci za leczenie. A testy są kosztowne? Testy nie są takie kosztowne. Nie chcę. Zadałam celowo to pytanie, bo jeżeli porównamy leczenie a wykonanie testu, to od razu mamy wynik, że bardziej opłaca nam się osoby testować, a nie leczyć, prawda? Zdecydowanie testować i nie leczyć, a nie leczyć, bo osoba, która ma rozpoznane zakażenie, dostanie leki i nie będzie zakażać następnych osób. Więc w ten sposób rzeczywiście jesteśmy w stanie zmniejszyć liczbę następnych osób, które potencjalnie mogą być zakażone. Także na pewno testowanie jest bardziej opłacalne finansowo również. Już nie mówię o innych aspektach, które są dla mnie oczywiste. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była profesor Elżbieta Jabłonowska, kierownik poradni nabytych zaburzeń odporności w Szpitalu Biegańskiego. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.